Oto ponad 30 różnych hemów na moim serwerze n1mc.pl. Znajdują się tutaj te najdroższe, te niemożliwe już do zdobycia, czy też takie, które są wręcz nielegalne. A ja i tak postaram się zdobyć je wszystkie i tym samym spróbuję stworzyć największą kolekcję hemów na serwerze. Dobra, moi drodzy, czas zacząć tą przygodę. Jestem na totalnie nowym koncie o niku Piesek Żrekoperek. Tak? Nazwałem się, tak? Więc bierzmy sobie kicika, pyk, pyk, pyk. I tak oto rozpoczęła się historia. Historia, w której nieraz przekonam się o tym, że będzie to jedno z cięższych wyzwań, których się podjąłem. Jednak zacznijmy od początku, bo po odbiorze kita ruszyłem pokopać na bezpieczną. Następnie ze zarobionego hajsu kupiłem fajerwerki i poleciałem od razu na strefy PvP, gdzie to sobie przypomniałem, że znajduje się tutaj nowy generator obsydianu, który na ten moment jest najbardziej opłacalnym. Psik, psik. To jest dobre, to gdzie nam przyda się, to sobie o wiele przydatniejsze. I na tym hajsik leci. O wiele lepiej. Ty. No i od samego początku zaczęły się pierwsze kłopoty. Na ten moment nie skupiamy się na główkach, na ten moment skupiamy się tylko i wyłącznie na zarobku. Musimy ogarnąć sobie kill off jakiś. Oj. Mimo że muszę uważać, to z drugiej strony to dopiero początek. Gdy się wywalę, to mogę odebrać kolejnego kit gracza. Także na ten moment skupiłem się tylko i wyłącznie na zabawie, jak i killowaniu graczy. Tak, pierwszy kill, pierwszy kill! Usiut. I tak cały czas. Killowałem i dusze, które mi dropiły, od razu wystawiam na rynku po 1,7 miliona za sztukę. A żeby było mi raźniej, zadzwoniłem do kapilota i od teraz wspólnie zaczęliśmy sobie grać. W skrócie, jak miałbym określić początek, to lepiej nie mogło być. Ulepszyłem killow, następnie kapilot podarował mi klatę 29, którą zdobył z gracza, a którą ja wystawiłem za 40 milionów. Następnie zakupiłem sobie dwie rangi elita, znaczy nadałem sobie z głównego konta, a 100 złotych wpłaciłem na zbiórkę. Jednak czemu akurat dwie rangi? Zaraz wam wszystko opowiem. Bo dosłownie po tym, jak odebrałem kita, to wyszedłem na strefę PvP, gdzie mi miejsce miała ta sytuacja. Wiem jak ma laga. Nie, miał laga. Ej, czekaj. Zginąłem. Nie. No tak, jest jakiś tirajtank, nie wiem co to było. Jest jakiś tam, który blokuje. Ale kierowanie straciłem. Tak, jest to dopiero początek wyzwania, a ja już się wywaliłem z setem poziomu 29. Ale pewnie się zastanawiacie, w jaki sposób zadałem. Otóż jakiś czas temu na serwach doszły dwa nowe perki: ukorzenienie oraz odbicie. Odbicie polega na tym, że jak sama nazwa mówi, macie szansę odbić zły efekt. A ukorzenienie, jak mogliście już zauważyć, daje szansę na wyłączenie fajerwerki przeciwnikowi. Więc to dlatego nie mogłem uciec i wywaliłem się. Jednak nie mogę przez jednego deda się poddać. Mam do zdobycia łącznie 39 główek. I teraz wszystko wam dokładnie wytłumaczę, abyście zrozumieli, na czym polega trudność tego wyzwania. Wszystkie te główki można podzielić na 4 kategorie. Te dość proste do zdobycia, które przykładowo mogę zakupić albo zdobyć zabijane graczy. No i poprzeczka zaczyna się już podwyższać, ponieważ kolejne są te najdroższe, których ceny potrafią dochodzić do kilku miliardów, a ja na ten moment mam zaledwie kilka milionów. Jednak to nie koniec, bo są również te niemożliwe do zdobycia. Najprościej wytłumaczę to wam w ten sposób. Gdy na serwer wchodzi aktualizacja, to dochodzi kilka setów, a kilka niestety z nich zostaje wycofanych. Można je dalej używać, lecz nie da się ich już zdobyć. No i na końcu znajdują się te nielegalne, których nie da się już w żaden sposób zdobyć. Zalicza się do nich przykładowo taki złoty hełm, który na serwerze posiada dosłownie jedna lub dwie osoby, a można było go zdobyć przez pewien błąd. Także jak sami widzicie, wyzwanie wcale nie jest takie proste, jak może się wydawać, a w dodatku z czasem okaże się być jeszcze cięższym. Lecz o tym później. Przejdźmy jednak do tego, co działo się po moim dedzie. Otóż wszedłem na rynek i znalazłem dwie główki pierwszego i piątego poziomu. Ucieszyłem się jak mało kiedy. Chciałem je już kupować. Aż do momentu, gdy okazało się, że jedna kosztuje 300 milionów, a druga aż 1 miliard. No. A ja na ten moment mam 30 milionów. Co oznacza, że trochę, ale to trochę mi brakuje. A na domiar tego kapilot poinformował mnie, że jedno z nich ktoś już kupił. Nie mogłeś tej główki na rynku. Teraz tak patrzę. Tej najdroższej? Tej jedynki, no. Ty ją skupiłeś. W tamtym momencie bardzo miło zwróciłem się do kapilota z prośbą o podarowanie mi tej główki. Powiedziałem, że to on ją kupił. Wcale tak nie było. A po całej akcji zacząłem kopanie na awku. Polega to na tym, że odpalasz skrypt, który to kopie za ciebie. I żebyście dobrze zrozumieli, takie coś nie jest banowane. Lecz jeżeli komuś przyjdzie do głowy używać takiego nukera, no to już otrzyma bana. Zajebiście kopię. Jednak wracając, nie było tak kolorowo jak myślałem. Nie wiem, czy ja jestem za głupi na to, czy co, ale skrypt poczęło się przez to po prostu kopać. Wszystko robiłem z poradnika, ale nic z tego. Dlatego już później wieczorem wpadłem na plan. Wchodzę na moją drugim koncie, które stworzyłem jakiś czas temu, i wyraz z moim głównym idę na strefę AFK. I teraz mogę wam w końcu wytłumaczyć, po co była mi druga ranga elita. Otóż, jak już się domyślacie, poszło ona na moje drugie konto o niku Fifi Kolanko. Ja nie wiem, skąd ja biorę te niki, ale mniejsza z tym. Bo w jaki sposób strefa AFK miała zastąpić kopanie? Otóż, nie oszukujmy się. Ekonomia w tamtym momencie dość mocno kulała, a strefa AFK dostała ogromnego boosta. Od teraz nie dropimy żadnych odłamków, tylko co 30 minut mamy szansę na wydropienie klucza do skrzyni AFK. A dodatkowo dzięki randze elita nie dość, że mam większą szansę na klucz, to i zarabiam o wiele więcej.
A co do ekonomii, to do tego tematu wrócimy trochę później, gdzie trochę bardziej wam to wytłumaczę i przy okazji będę miał dla was niespodziankę. Jednak wróćmy do tego, co działo się później. Ustawiłem dwa konta na AWK-u i wróciłem na serwer dopiero z samego rana. No, moi drodzy, jesteśmy po nocnym staniu na AWK-u na dwóch kontach, dokładnie. I teraz tak, tu mamy 5 kluczyków, jak i 169 milionów. To jest bardzo dużo, chcę wam powiedzieć. Wydaje mi się, że na sam początek to się nam bardzo przyda. Oraz przerzuciłem sobie to, co udało mi się zdobyć na drugim koncie. I patrzcie na to, 8 kluczyków AFK plus monetki, z których zaraz będziemy mieli hajs. Patrzcie na to, patrzcie na to. I mamy go 334 miliony. Ale tu grałem dosłownie chwilkę teraz i nie jest to koniec. Ponieważ zapomniałem policzyć ceny kluczy AFK, które chodziły w okolicy 40 milionów za sztukę, czyli prawie przez nockę stania mamy miliard. A to dalej nie wszystko, ponieważ stojąc na strefie AFK zdobywamy również level. W moim przypadku udało mi się go zdobyć 234, które od razu wpłaciłem pod komendą / czarnoksiężnik. Gdy uzbiera się 1000 level, to możemy odebrać magiczną butelkę. A że niestety ja nie miałem wystarczającego levela, to zakupiłem takową po bardzo niskiej cenie na rynku. Dodatkowo skupiłem duszę i ulepszyłem sobie perk dropu, który zwiększy mój drop o 50%. Pyk! Poszło! Z dymem. Jednak wróćmy na chwilę do najważniejszego. Jak wygląda mój stan główek? Na ten moment posiadam ich zaledwie 4 sztuki z 39, czyli niezbyt kolorowo. Ale jeżeli chciałem zdobyć się wszystkie w przyszłości, to musiałem cały czas siedzieć na strefie AFK, na drugim koncie, a na głównym, aby się nie nudzić, killowałem graczy i kopałem. No i właśnie odnośnie tego, to pewnego razu wszedłem na strefę bez elit, gdzie to wydarzyło się to. Wydupcy, wydupcy, wydupcy! Zacząłem panikować. Randomowo stawiałem bloki. Idź parowodenta. Dosłownie na chwilę udało mi się uciec. Lecz mimo wszystko mnie zrzucił. Uciekałem dalej, lecz bez skutku. Jeden z nich knokał drugiego gracza do mnie. W tamtym momencie czułem, że to już koniec i stracę dosłownie wszystko, co mam. W dodatku po chwili przyleciał kolejny ziomek. Cały czas panikowałem, jednak założyłem elytrę i uciekłem. Otóż nie, postawili oni kobłebie pod nogami. Totalnie zestresowany użyłem szybko usuwacza pajęczyn i tym razem udało mi się uciec. Nawet nie macie pojęcia, jak zestresowany wtedy byłem. Po tej akcji zdałem sobie sprawę, że strefa bez elit nie jest na ten moment dla mnie, a na pewno nie mogę tam wlatywać samemu. No i po całej akcji wróciłem na zwykłą strefę PvP, gdzie to miałem wrażenie, jakby los się do mnie uśmiechnął, ponieważ aż usłyszałem ten dźwięk. Skrzynie branie! Czekaj, skrzynie branie, ktoś otworzył. Lecę, czekaj, tu chłopie, pieniądze. Gdzie skrzynki, dwie? Ej, osty, ile zarobiłem? Jeszcze 8 zostało. Z kilka baniek zarobiłem. Zastanawiacie się pewnie, czym jest owe skrzyniobranie. Otóż na spawnie znajduje się taki slime o nazwie Jakubek. I to u niego możemy odpalać eventy. Piniatę, turbo drop, czy też właśnie skrzyniobranie. Więc wystarczy, że kilka osób zbierze się i wpłaci duszę, po czym dla całego serwera odpali się event. No i po tej sytuacji zadzwoniłem do kapilota i wraz z nim wróciłem do wspólnego zabijania graczy, gdzie to pewnego razu prawie się wywaliliśmy. Powiem wam tak, gdy miałem kogoś, z kim mogłem wspólnie pograć, to nawet te na pozór złe momenty powodowały śmiech na naszej twarzy. Więc tak przez dłuższy czas lataliśmy sobie na strefie PvP, gdzie to przy okazji napotkałem tego gracza. Na pierwszy rzut oka zwykły gracz, ale posiadał on głowę poziomu 7, czyli tą, której nie da się już zdobyć. Tak też wtedy mi się wydawało. Bo teraz tak jak patrzę, to ja ewidentnie po tym odcinku muszę udać się do okulisty. Przecież on żadnej głowy na sobie nie ma. To był jego skin. Zostawmy to może bez komentarza. Także wróciłem do zabijania graczy, gdzie to udało mi się zdobyć kolejne dwie główki do kolekcji. Poziomu 24 oraz 20. A pełna kolekcja na ten moment prezentuje się tak. Wiem, nie jest tutaj tego dużo, ale jak to mówią, wszystko w swoim czasie. O, 19 główka. Ty, dobra, to kolejna to kolekcji będzie. Jak już jesteśmy przy temacie główek, to dosłownie chwilę później udało mi się zdobyć poziomu 5. No ko... Ej, główka, główka! Piątka Rafaella! I tak, to jest ta, którą pokazywałem na samym początku na rynku i kosztowała ona 300 milionów. Nawet nie macie pojęcia, jak wtedy się ucieszyłem. A, no i to nie koniec ciekawej zdobyczy. Po chwilę później pokonałem gracza i wypadła klata poziomu 31, która na rynku jest naprawdę droga. Totem, nice! 31 klata, 31 klata! Dobrze, 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 uciekamy, zwijamy, zwijamy. A że od momentu, kiedy się wywaliłem, nie mogłem odebrać kit elity, to kapilot, któremu udało się zdobyć takową z gracza, podarował mi ją. Została ona wymieniona z głową poziomu 26, która tym samym dołączyła do kolekcji. No i w taki oto też sposób zakończył się ten dzień. A z samego rana wróciłem do tematu strefy AFK. Na jednym koncie się sprzedają te kluczyki, a na drugim... O, też sprzedał się, dobra. I tu mamy 150 milionów, natomiast tutaj, jak widzicie, mamy 260 milionów prawie. Więc łącznie mamy już naprawdę... Spoko zarobek. I z ciekawości zacząłem sobie przeliczać, ile potrzebuję hajsu na wszystkie najdroższe główki. Tak jak wcześniej mówiłem. Także jak sami widzicie, wyzwanie wcale nie jest takie proste, jak może się wydawać. A w dodatku z czasem okaże się być jeszcze cięższym. I właśnie nadszedł ten moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że ja nie potrzebuję kilku miliardów, tylko kilkanaście. Ponad 2 miliardy na to, na tą główkę. Tutaj również dwie monetki. Tutaj monetka, czyli mamy łącznie
5 bursztynowych, czyli 5 miliardów. Teraz, żeby jeszcze wam uświadomić, o co chodzi, spójrzcie na to. Ziomek w topce ma 9 miliardów. To najlepsze. To nie jest cały pieniądz, który ja potrzebuję, bo tu jest jeszcze mnóstwo setów, także zobaczymy, ile tutaj uda się teraz zdobyć tych główek. Mamy 22. Także udało mi się to kupić główkę poziomu 18, 23 oraz 28. Ja sobie spróbuję przeliczyć, ile będzie mi kosztowała każda główka. Spróbujemy teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 główek. Tych najdroższych. Bo ta reszta, no nie wiem, miejmy nadzieję, że będą tańsze. Więc po dokładnym przeliczeniu wychodzi na to, że na same główki od poziomu 30 do 36 potrzebuję aż 14,2 miliarda. Tak, 14,2 miliarda. Topka aktualnie ma 17,1 miliarda. Jak ja mam to zdobyć? Ja i tak używam dwóch kont. Jakbym miał używać jednego konta, to wyzwanie nie byłoby możliwe. W tamtym momencie byłem w naprawdę ciężkim szoku. Nie dochodziło to do mnie, ile potrzebuję pieniędzy na zaledwie kilka główek. Natomiast spróbowałem sobie przeliczyć, ile potrzebowałbym awczyć na dwóch kontach. Ale poczekajcie, bo wtrącę się tylko na chwilę. Bo w ten piątek, 19 lipca o godzinie 18:00 startuje event wakacyjny, na którym zdradzę wam tylko, że będzie można zdobyć coś naprawdę cennego. Zaufajcie mi. Każdy z was na to czekał i o to prosił. Jednak jeżeli chcecie więcej info, to znajdziecie je na kanale ogłoszenia, na Discordzie serwerowym z linku w opisie. Ale oprócz tego mamy dla was jeszcze jedną nagrodę. Ale o tym zaraz. Zarobienie tych 14 miliardów, tam nawet lekko odjąłem sobie, 14 miliardów, 14 miliardów, chcę podkreślić, na dwóch kontach zajmie mi 385 godzin. Jak? Nie wiem, jak mam to zrobić. A, czekajcie. Ja nie liczyłem jednej rzeczy. Już tam troszeczkę zejdzie z tych 385 godzin. Jedno szczęście, że zapomniałem wziąć pod uwagę klucze, które wystawiałem na rynku po 40 milionów za jedną sztukę. Także zabrałem się za dokładne obliczenie, ile godzin potrzebuję spędzić. Teraz nauka matematyki. Przeliczmy to. Na szybko wam wytłumaczę te moje bazgroły. Wziąłem pod uwagę, że co jedną minutę zdobywam 600 tysięcy, czyli 300 tysięcy na jedno konto. Pomnożyłem to razy 120 minut, czyli 2 godziny. Następnie dodałem do tego 80 milionów, czyli dwa klucze, które przyjąłem, że dropię co 2 godziny i sprzedaję je po 40 milionów za jedną sztukę. Dzięki czemu wyszło mi, że co 2 godziny zarabiam 152 miliony, co daje nam, że musimy spędzić 93,5 godziny. To zakrągleniu powiedzmy, pyk, pyk, pyk. A nagroda, o której wcześniej wspominałem, to 20 rank kokos, które zdecydowanie przydadzą wam się na evencie wakacyjnym. Losowanie odbędzie się na Discordzie serwerowym, więc tak jak mówiłem, znajdziecie go w linku w opisie. Powiem tak, są to chore ilości godzin, jeżeli mowa o zdobyciu kilku zaledwie główek. W tamtym momencie byłem przerażony. Dopiero teraz uświadomiłem sobie, w co ja się wkopałem. Jednak próbowałem o tym zapomnieć. Siedziałem sobie chwilę na strefie AFK, gdzie to udało mi się znaleźć pewnego ziomka. Ty, chyba znalazłem chłopa, który na zeku mu wypada. Ty, dzieje. Ty, pierdzielisz. Będę podkradał. Jak nie zarobić uczciwie. O, kuchnę ty, dobra, mam ziomka. Mam kandydata i będę mu kradł teraz. Jest, zbieram jaje. Rozbity bąk! No co, w taki sposób pokazuje radość. Dobra, wróćmy do tego, co działo się później. Bo właśnie Kapilot odpalił live'a na swoim kanale, gdzie to ja postanowiłem włączyć event Piniatę na moim głównym koncie i skorzystać tym samym na koncie Piesek Rzeka Koperek. Dalej nie dowierzam, że ja się tak nazwałem. Co jest? Ej, Adopia! Jo, chodź do dyma! Ej, to temy komuś podają! Wiem. Ja sobie próbuję bić każdego, kto się napatoczy. O! Mam jakiś... Kurde, ale... Mam 40 dusz! 40 dusz mam! Co jest? Ja dupia! Jednak ja zamiast na Piniacie skupiłem się na graczach, których to zabijałem. No i event Piniaty się zakończył. Lecz live Kapilota dalej trwał. I jest on kluczowym momentem w całej tej historii. Otóż tak. Ej, hełm Leonarda masz kozy. Ja za ile? I szóstka za 150 milion! O kurde, kupuję to, dawaj to! W tym momencie przeszedłem na drugiego Minecrafta z kontem Fifi Kolanko, którego miałem cały czas włączone w tle. I to właśnie z niego zakupiłem głowę poziomu 6. Jest! Mamy to! Tak. To jest ta nieszczęsna głowa, którą myślałem, że jakiś czas temu ma założone jedno z graczy. Nie wracajmy lepiej do tego tematu. A, i zapomniałbym podziękować Filipkowi, który to właśnie wystawił tą główkę. Również chciałbym podziękować kilku graczom. Kapsel Solo, od którego to zakupiłem głowę poziomu 15. Tymolowiko, od którego wyłapałem głowę poziomu 1 za zaledwie 10 milionów. Dobra, brakuje mi już synonimów do słowa kupić. Także będę mówił nick i poziom głowy. Racicka 123, głowa 16. Adix626, głowa 12. A, no i zapomniałbym o graczu Bober2K18, który to sprzedał mi najcenniejszy item. Żelazny hełm, który należy do tych niemożliwych już do zdobycia. Oprócz tego dał mi on jeszcze resztę itemów żelaznych. To wszystko było do zdobycia tylko i wyłącznie na początkach serwera. Dałem mu za to wszystko 300 dusz.
Wiecie co? Teraz jak na to patrzę, to poczułem taką nostalgię. 22 grudnia wrzuciłem pierwszy film z serwera, gdzie taki set był czymś normalnym i jakoś bardziej niepożądanym. A teraz cieszę się na sam widok tego w ekwipunku. No i jak już lecimy taką nostalgią, to dajcie znać w komentarzach, jaki moment na serwerze najlepiej wspominacie. A my otrzyjmy łzy i wróćmy do dalszej historii. Z całego zarobionego hajsu przez ten czas mogłem pozwolić sobie na zakup główki poziomu 31 za 85 milionów. Ponadto pożyczyłem 720 milionów od Capilota i kupiłem główkę El Primo za, słuchajcie, 1,6 miliarda. No i na dobicie wiszę Capilotowi 800 milionów, bo tak się ugadaliśmy. Dobra, przyspieszmy lekko tempo, żeby nie mówić kolejny raz tego samego. Powiem wam o najważniejszych momentach, które się wydarzyły. Cały czas skupowałem duszę, sprzedawałem itemy z Kitelity, no i przy okazji na arenie spotkałem dwóch graczy, którzy posiadali główki niemożliwe już do zdobycia. Timbermana oraz Michelangelo. Który masz tę główkę? Dawaj tą główkę, 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 dawaj tą główkę. Jeden hit, jeden, no jeden hit. Tak, 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 tak. Wydupcaj, wydupcaj. Nie! Spierdzie! Zajumał mi ją! Główkę mi zajumał! Piąteczka trochę była, bo czwóreczka. No i cały czas killowałem graczy z Capilotem. I razem sobie żartowaliśmy. O Jezus, uważaj! Co tu jest? Plax, it's Plax. Nie, jasne! Noknij, noknij! Ja. Zespół specjalny troski. Nie mogę. I w taki sposób minęły mi te dwa dni. A, zapomniałbym. Była jeszcze jedna sytuacja. Pomóż mi. Gdzie? Lewo, lewo, przód. Lewo, przód, lewo, przód. W sensie pomóż mi. Przed czy lewo, co? Lewo, przód, lewo, przód. Przodzie, przy końcu mapy. Gdzie jest lewo, przód? Lewo, przód, lewo, przód. Lewo i do przodu. No pomóż. Piotr, jestem lewo, przód. Nie ma w żadnej beczce, nie macie. Nigdzie. Tak. Capilot wywalił się w beczce. Próbowałem w jakiś sposób mu pomóc, lecz bez skutku. I wiecie co? To nie koniec. Capilot cały czas miał odpalone na Discordzie live'a ze swojego Minecrafta i stwierdził, że napisze do swoich kolegów z klanu Hydra, żeby znaleźli mnie i mnie pokonali. Niestety musicie uwierzyć mi na słowo. Miałem tyle złych emocji w sobie po tej całej akcji, że nie pomyślałem o tym, aby pokazać wam jego ekran. O kurna, ty gocy mi biją. Nie. No i GG, nie. Nie, no serio? No nie gadaj. Nie, no ty jesteś inny jakiś, ty jesteś inny. Nie mogłeś, nie pomogłeś mi, ja straciłem wszystko. Nie, no serio? Tak, jedna głupia sytuacja spowodowała, że byliśmy pokłóceni. Tyle pięknych momentów, przepełnionych śmiechem, przeżyliśmy wspólnie na serwerze. A teraz zostałem sam. Nie miałem ochoty nawet z nim rozmawiać. Wróciłem dopiero na drugi dzień, gdzie to otworzyłem rzadki klucz, który otrzymałem z codziennej nagrody. I lecimy, cyk. Oh shit, kill of Charizarda, ty. Dobra, ja go zostawiam sobie. Yo! Choć coś spowodowało uśmiech na mojej twarzy. A co lepsze, nie był to koniec dobrych nowin. Dziewiątka! Ty, ej, dziewiątki ja nie mam. Nie tu? Oh shit! Dziewiątki nie mam. No, rynek, szybko, rynek. Jest, 100 milionów, no dobra. Dobra, cyk. Jest! Mamy dziewiątkę. A, jak już możecie zauważyć, kolekcja prezentowała się coraz lepiej. Lecz jednak i tak dużo główek cały czas mi brakowało. Przykładowo taka głowa Draco, na którą cały czas siedziałem i zarabiałem stojąc na strefie AFK na drugim koncie. A w międzyczasie skupiłem z rynku kolejną główkę. No dobra, to nie ma co się nawet zastanawiać, kupujemy to miliard, tak? Kupujemy Leona. Miliard, poszedł, mamy to. Nie był to dalej koniec zakupów. Ty, ale kupię tu za tanio jest bardzo, 10 milionów, po 20 milionów sprzedaję. Kupuję. Stwierdziłem, że jeżeli chcę, aby udało mi się zdobyć wszystkie główki, to muszę przyspieszyć. Przez ten cały czas nie ulepszałem praktycznie nit z mojego seta. Polegałem jedynie na Kitelita, a to dlatego, aby oszczędzać jak najwięcej. Ale dalej było to mało, dlatego zacząłem sprzedawać dusze, które skupowałem. Oprócz tego wystawiłem magiczne butelki, które zdobyłem z awczenia i nie musiałem czekać długo. A na rynku gracz Oniku Sigmuszka wystawił główkę Shelly za 850 milionów. W tamtym momencie pojawił się uśmiech na mojej twarzy. Jak możecie zauważyć, biznes cały czas prężnie się rozwijał. Spójrzcie tylko na stan konta na moim drugim koncie. Aż 3,9 miliarda. W tym momencie czułem, że wyzwanie jest jak najbardziej możliwe do wykonania. I teraz zaczyna się kolejny i jeden z ważniejszych rozdziałów tej historii. Post na społeczności. To dzięki niemu poczułem jeszcze bardziej, że mam szansę wykonać to wyzwanie. Otóż w poście napisałem, że jeżeli ma ktoś główki z tych widocznych na screenie, to niech wbije na mój serwer n1mc.pl i pisze z propozycją na MSG. I o dziwo, udało się. Pierwsze osoby zaczęły się ze mną kontaktować. Dzięki czemu od Jendrula udało mi się zakupić hełm dziesiątkę. Mamy, mamy, Jake. S? Mamy Jake'a. Let's go! Oraz jedenastkę. 75 Timberman, let's go! A od gracza Dudzio.pl zakupiłem główkę poziomu 14 za aż 200 milionów.
200 milionów. Jest. Hop! Poszła! Poszło 200 baniek. Jasny. Aż mnie boli to. A oprócz tego napotkałem gracza o nicku Agrokneraż, który to pokazał mi swoją kolekcję główek i znajdowała się tam jedna najcenniejsza główka, którą potrzebowałem. Hełm Donatello poziomu trzeciego. Chwilę się targowałem, aż udało mi się zakupić go za 100 milionów. Jest! Mam to! Okej, to tutaj cyk, cyk i zdynki i później cyk. I później kolanko. I dojazd. Kolejne zakupiłem od gracza DHK9 hełm Michelangelo za również 100 milionów. Jest i czwórka. 100 milionów. Michelangelo. Michelangelo. No i esesik jeszcze. Raz. I na koniec poprosił mnie o to, żebyśmy zrobili SS-a. I w takich momentach coś we mnie pęka. Aż miło mi się patrzy na to, z jakim zaangażowaniem do tego podeszliście. Chciałbym podziękować każdemu, kto chociaż wszedł na serwer i chciał w jakiś sposób pomóc. W takich momentach czuję, że razem tworzymy naprawdę zgrany zespół. Więc jeżeli ty też chcesz do nas dołączyć, to zostaw tego suba, a nie pożałujesz. I na pewno nie ominiecie możliwość uczestniczenia w kolejnych filmach, o których dość często piszę na społeczności. No i po całej tej akcji przełożyłem wszystkie główki i umieściłem je do Shulkera. Wtedy uświadomiłem sobie, że brakuje mi zaledwie 5 główek do ukończenia tego wyzwania. I nie uwierzycie, co się wydarzyło. Po tym ciągłym awczeniu na strefie AFK musiałem pójść na chwilę na arenę PvP, gdzie to pokonałem dwóch graczy. Z jednego zdobyłem żelazny kill-off, czyli tak jak już wcześniej wam wspominałem, jest to jeden z niemożliwych do zdobycia itemów. Jednak kill-off teraz mi się nie przyda. Ale tego samego nie można powiedzieć o itemie, który wydropił z drugiego gracza. Po pokonaniu jego wypadła głowa poziomu drugiego. Gdybym nie postanowił na tą chwilę polecieć na strefę PvP, to pewnie kolejne godziny czekałbym, aż ktoś sprzeda mi tą główkę. Ale jedno szczęście, udało mi się. I tym samym uzupełniłem pierwszy Shulker. Mam wszystkie główki z jednego Shulkera. I teraz brakuje mi tutaj tylko najdroższa oraz 32, czyli Shadow to się nazywa? Shadow the Hedgehog? To coś takiego? Ten Shadow, tak? Shadow nam brakuje. Dokładnie. Czyli musimy teraz sobie tylko przełożyć pieniądze z naszego konta. Z naszego drugiego konta, czyli Fifi Kolanko. Dobra, więc wymiana. Dobra, przekładamy sobie wszystkie pieniądze. Czyli tu jest chyba 4,2 miliarda, coś takiego. Dobra, bierzemy to i pyk. Mamy to, teraz weźmy sobie cyk. I będziemy mieli 5, czy 6? 6? 6,5 miliarda. No i posiadamy już pieniądze na zakup dwóch z czterech brakujących główek. Lecz przed tym stwierdziłem, że otworzę ponad 2 takie klucze FK, które niestety nie sprzedawały się tak jak kiedyś. Nie sprzedaje się już to, jest teraz dużo więcej graczy niż wtedy jak zaczynaliśmy. Przez co wiadomo, cena ich spadła i też mniej osób je kupuje. Tak więc zabrałem się za otwieranie skrzynek. Wiadomo, dropił jakieś kill-offy, miecze, dusze oraz monetki. Ale udało mi się zdobyć kilka naprawdę ciekawych rzeczy. Dwa klucze epickie? Co jest? Czerna VIP-a! Oh shit! Ej, dobra, jest. Ja jestem zadowolony. Mamy z tych takich ciekawszych rzeczy, mamy tak: 8 rzadkich, boosterów, 2 epickie i voucher na VIP-a, ty. Ej, dobra, opłaca się awczyć. I po tym, jak otworzyłem wszystkie skrzynki, to musiałem coś sprawdzić. Ej, czejcie to, że ja tak sobie patrzę teraz? Patrzcie to. Klucz jeden epicki mi dropnął i teraz szybko i mam kolejne klucze epickie. Jakiego ja miałam fachę, to jest hit. A kolejno zabrałem się za otwieranie kluczy rzadkich, klucza boosterów oraz dwóch kluczy epickich. Jedna. Budki, nie, nie. Szafirowe. A dobra, i szafirowe. 16 razy 16, ty? 256 milionów trafiliśmy. Dobra, wiadomo, chyba nie zyskaliśmy na tym? Choć w sumie, jak patrzałem, epicki 270 milionów, a nie schodzi. No to kurna, ty chyba to na plus. No i teraz w końcu mogę zabrać się za przerabianie główek. Jednak przed tym chciałbym wam tylko powiedzieć ważną informację odnośnie ekonomii. Aktualnie, kiedy to oglądacie, na serwer został wprowadzony owy boost ekonomii. Więc teraz zdecydowanie łatwiej będzie się wam zarabiało i zdobywało itemy. A dodatkowo, tak jak mówiłem, mamy dla was niespodziankę. Używając komendy /kodwakacje możecie odebrać za darmo MVP na 7 dni. Musicie jedynie przegrać 1 godzinę na serwerze. Także nie czekajcie i po odcinku wbijajcie na mój serwer n1mc.pl. A my tymczasem wróćmy do tego, co działo się później. Tu mamy wszystkie teraz The Hedgehog. Jest i teraz najdroższy. I w tym momencie ponad 6 miliarda poszło na hełm Draco. El Primo i teraz Draco. Dobra, dajemy to. Cyk i Draco. Najdroższa główka właśnie wylądowało. Mamy najdroższą główkę, którą da się zdobyć na serwerze. Na moim celowniku zostały już tylko dwa hełmy. Złoty oraz skórzany. Jak planuję je zdobyć? Otóż jest pewna osoba, o której sobie przypomniałem. Jakub, który jakiś czas temu nagrał odcinek, gdzie to jak widzicie udało mu się zdobyć mnóstwo naprawdę nielegalnych itemów. Pochodnia, skrzynka, minecart, kwiatek, czy też wcześniej wspomniany skórzany i złoty hełm. Także wystarczyło teraz tylko zadzwonić do Jakuba i spróbować się dogadać. Jednak cena za to wszystko totalnie mnie zszokowała. Ja bym to potrzebował, tak? Ja bym to się interesuje, słyszałem. Dokładnie. Jak dobra. Byśmy to chcieli rozegrać? No to jak ty masz takie rzeczy? No to czy ty też chcesz jeszcze? Tak, więcej pieniędzy. Jasny gwin. A masz jakieś może zapasowe części kostiumu, może coś takiego? Czy cię posrało?
Nie. Skąd ja to miałem zdobyć? No nie mam, no. Ej, dobra, wiem. Oho. Wiem. Dobra, no. Wiem, co mógłbyś mi załatwić. Słucham. I to w sumie byłaby właściwa cena. Miło by było posiadać w swoim eku coś równie pięknego jak ten oto trójząb. Jezus Maria. No. Co ma teksturę podobną do tego trójzębu? Jak coś, to nie miałem włączonej tekstury paka serwerowego, ale Jakub trzymał w dłoni cukierkowy trójząb, który można było zdobyć tylko z eventu Dnia Dziecka, a ode mnie chciał pewien totem. Dobra, rynek. Wchodzę w rynek. Najdroższy, tak. Aha, że czwarty item. Mhm, tak, no. Mówisz o tym totemie? No tak, rozumiemy się, widzę. Jak widzicie, cena jego wynosi 1,5 miliarda, a ja na ten moment posiadam zaledwie 80 milionów. Ale umówiłem się z Jakubem, że on wręczy mi skórzony hełm, ja w zamian dam mu jakieś przedmioty pod zastaw, a 1,5 miliarda przeleję mu później. Tylko nikomu nie mów, nie? Bo wsadzą nas za kratki. Tak, to będzie nielegalne, to nielegalne. Tak jest. Czy tobie? Wkładam kolejny itemek. Mamy Leather Cup. I good. Nie, właśnie nie good, majster. Ty masz jeszcze jeden itemek. Tak, na moim celowniku został już tylko złoty hełm. Czyli moim zdaniem ten właśnie najrzadszy. Który, jak sam Jakub mi powiedział, posiada tylko on. Także cena jego tym bardziej rośnie. Ej, dobra, może żeby coś było ciekawie i tak dalej. Bo mi tak szczerze nie zależy aż tak bardzo na tych itemach. I tak już na jednym na tobie zarobiłem, więc nie ma co cię dalej męczyć, więc może jakaś bitka? Bitka. Ale co, do jednego czy do trzech? No, że ja przyjeżdżam do ciebie i z twoją mamą robimy bitki. Yo. No po prostu kotlety, nie? Bitki. Bite kotlety będą? Tak, no. Możemy się na to ugadać. No i nic. Ja dodatkowo dorzuciłem do poli nagród 1 miliard waluty serwerowej. I przeszliśmy na testowy serwer, gdzie dostoczyliśmy walkę. Dobra. A, siłka. Koksik. Jedziemy z tematem. O, dobra. Ty był tutaj z tymi kopłybami. Majster. Tu. O, dobra, pięknie. Kowebik. Oj, wdoweczki by były oblatywane. Uj. Wow! Yo! No bez jaj! Ty, kumplu. Dobra. Ty ładne hity walisz. Pięknie. Ajajaj. No nie, jest. Żrej, piesek, żrej koperek. Oj. Przez ten cały czas szło wręcz idealnie. Aż nagle Jakub się odpalił. Ale co jest? Co ty robisz? Ej, yo. Ole, to robi, widziałeś to? Opanuj się. Ole się spocił. Szło mu coraz lepiej. Ej, yo. Ci ludzie, pojechę. Jednak po czasie padła mu pierwsza część seta. Nie, gościu. To mi? A to tobie. Nie! No, bo jestem, nie! Nie. No nie zrej tych jabłusek, po co się poklepać? Tu, Miśka, ona tu płata tu. Ja bez tatema cały czas latałem. Aż nagle wydarzyło się to. Gdzie ty? O! Tak! Jest! Jak? Yo! Pokonałem Jakuba i tym samym wygrałem złoty hełm. No dobra, to proszę cię bardzo. Tak. Tyle godzin i teraz. Tu cały, pełny, idealnie, wszystko jest. I teraz ostatni hełmik. Do kolekcji! Gratulacje. Totem przyjdzie przysyłką. Oby nie pocztą polską, bo gubią paczki. I tym akcentem kończymy tą cudowną historię. Naprawdę długo będę pamiętał te wszystkie chwile. Było to coś cudownego. Jednak jak wy również chcecie przeżyć coś cudownego, to wbijajcie na mój serwer n1mc.pl i korzystajcie z komendy /kodwakacje. I klikaj szybko w ten film, który na pewno ci się spodoba. Serio, zaufaj mi.